W tym filmie zajmę się związkiem pomiędzy dwumianem Newtona, pomiędzy rozwinięciem dwumiennym, a kombinatoryką. No i zrobię to omawiając taki prosty przykład. Kiedy mamy x plus y do potęgi trzeciej, czyli to jest iloczyn takich trzech dwumianów, x plus y razy x plus y razy x plus y. No i żeby teraz zauważyć tutaj pewne prawidłowości i związek z kombinatoryką, to musimy dobrze zrozumieć, na czym polega mnożenie takich dwumianów przez siebie. No więc wiemy, że jak mnożymy, to zawsze jest tak, że bierzemy każdy wyraz z pierwszego nawiasu, razy mnożymy przez każdy wyraz drugiego nawiasu i przez każdy wyraz z trzeciego nawiasu. No i dostaniemy sumę takich składników, gdzie zawsze będziemy mieli iloczyn trzech czynników, przy czym z pierwszego mamy x lub y, z drugiego mamy wybrany x lub y i z trzeciego mamy x plus y. No i część z tych wyrazów będzie do siebie podobnych. Można je po prostu będzie do siebie dodać. One wystąpią z jakimiś współczynnikami. No, i teraz zastanówmy się, jakie będą te współczynniki. Więc na pewno będziemy mieli wyraz typu x do potęgi trzeciej, wtedy, kiedy z każdego z tych nawiasów weźmiemy x. Jeżeli pomnożymy same x, to znaczy, że nie będziemy mieli żadnego y, czyli y będzie do potęgi zerowej. No i wiemy, że jest tylko jeden sposób wyboru takiego współczynnika, no bo po prostu musimy, możemy myśleć o tym jako o takich trzech pudełkach. No i z każdego pudełka wybieramy po prostu x albo inaczej. Z żadnego pudełka nie wybieramy y, czyli wybieramy 0y, albo wybieramy 3x. Można na to patrzeć tak, można na to patrzeć tak. To jest zupełnie równoważne, no bo wiemy, że jeżeli wybierzemy x z pierwszego nawiasu, to znaczy, że nie wzięliśmy y z tego nawiasu. I na odwrót, jeżeli wzięliśmy y, to nie wzięliśmy x. A jeżeli nie, a jeżeli nie wzięliśmy y, to wzięliśmy x. No i tutaj ten współczynnik kombinatoryczny, który wiemy, że jest 1, możemy zapisać jako. Powiedzmy, że skupimy się na wybieraniu y. To jest oczywiście wszystko jedno, ale dla ustalenia uwagi, Pomyślimy sobie o wybraniu y, czyli na ile sposobów ja mogę wybrać y z tych trzech pudełek. Mamy trzy pudełka, i na ile sposobów ja mogę wybrać 0 y z tych trzech pudełek. No i to jest symbol Newtona, który mówi w kombinatoryce, jaka jest liczba kombinacji 0 elementowych ze zbioru 3-elementowego, czyli na ile sposobów ja mogę wybrać 0 elementów z 3-elementowego zbioru. No i w tym wypadku wiemy, że to jest akurat 1. No ale idźmy dalej. Później mamy, powiedzmy, taki, taki składnik, gdzie będziemy mieli tu jakiś współczynnik, którym się zaraz zajmiemy, razy x do potęgi drugiej, a y do potęgi pierwszej. Więc tym razem z naszego trzyelementowego zbioru, z tych trzech pudełek, z tych trzech nawiasów, wybieramy jednego y, czyli z jednego z tych pudełek wybieramy y. A tam, gdzie nie wybraliśmy y, no to wiadomo, że będzie x. No to na ile sposobów możemy to zrobić? No Kombinatoryka mówi, że to jest symbol dwumienny, symbol na 3 po 1, że to jest, kombin to jest liczba kombinacji jednoelementowych ze zbioru trzyelementowego. No i wiemy, że to będzie równe 3, dlatego, że jeżeli wybierzemy Y z pierwszego nawiasu, no to mamy x z drugiego i z trzeciego, albo mamy Y z drugiego nawiasu, wtedy x jest w pierwszym i trzecim, albo mamy Y z trzeciego nawiasu, wtedy z pierwszego i drugiego bierzemy X. Więc widzimy, że to będą. Trzy takie wyrazy, czyli że ten symbol będzie równy 3. No ale widzimy też, jaki jest związek z tą liczbą kombinacji tutaj. No i później mamy znowu wyrazy tego typu, że x będzie do pierwszej, a y będzie do drugiej. No i znowu ze zbioru trzyelementowego z tych trzech pudełek wybieramy tym razem dwa y. Na ile sposobów możemy to zrobić? No to również jest równe 3, dlatego że y może być z pierwszego. I drugiego, albo z pierwszego i trzeciego, albo z drugiego i trzeciego. Czyli to znowu są trzy sposoby. Czyli takie iloczyny, gdzie będzie iloczyn jednego x i dwóch y, będą trzy. A to jest związane z tym, że liczymy, na ile sposobów mogę wybrać dwa elementy ze zbioru trzyelementowego. Czyli na ile sposobów mogę wybrać dwa y z tych trzech, które tutaj mam do dyspozycji, które są w tych trzech pudełkach, w tych trzech nawiasach. No i wreszcie dostajemy tutaj ostatni składnik naszej sumy, gdzie wybierzemy same y, tak bo tutaj będziemy mieli x do potęgi zerowej, czyli nie będzie x -a. i y do potęgi trzeciej. Więc wybieramy 3Y z trzech nawiasów, które mamy, z trzech pudełek. No i wiemy, że to jest równe 1. Ja może napiszę te współczynniki liczbowe, ile one są. Mówiłem, że to jest 1 to jest. Równe 3, ten współczynnik jest równy 3, i ten współczynnik jest równy 1. No i te wartości wyznaczyliśmy właśnie patrząc na te kombinatoryczne własności, licząc ile jest kombinacji np. jednoelementowych ze zbioru trzyelementowego, ile jest kombinacji dwuelementowych ze zbioru trzyelementowego i tak No i widzimy jaki jest związek między liczbą kombinacji, a tymi współczynnikami w rozwinięciu dwumianu podniesionego do jakiejś potęgi, w tym wypadku 3.